all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right. Alba Dolny Śląsk. Ekologia, nowoczesny sprzęt, profesjonalizm, doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, także przemysłowymi, szeroka oferta pojemników i kontenerów, transport i selektywna zbiórka odpadów, zimowe i letnie utrzymanie dróg, stacja kontroli pojazdów. Dbaj o środowisko naturalne razem z nami. Alba Dolny Śląsk. Biuro podróży z buta. Obozy, kolonie, wczasy, rejsy, wyprawy egzotyczne, wynajem luksusowych autokarów. Biuro turystyczne z buta. I ty poleć z buta. www.zbuta.pl. Rezerwacje 24 godziny na dobę. Z buta. Oferta turystyczna, która daje pozytywnego kopa. Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na podsumowanie tygodnia. Czysty Wałbrzych to akcja mająca na celu posprzątanie miasta przez jego mieszkańców. Po okresie długiej zimy miejsc zaśmieconych pozostało sporo i nie są ładnym widokiem dla wszystkich. Kobieca drużyna piłki nożnej Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska postanowiła czynnie włączyć się w akcję i zawodniczki klubu razem z zarządem posprzątały teren wokół stadionu przy ulicy Dąbrowskiego, na którym rozgrywają swoje mecze. Zdecydowałyśmy się jako zespół usprzątać ulicę boczną Dąbrowskiego. Nieprzyjemnie się tędy chodziło, było bardzo zaśmiecone. Zanim piłkarki przystąpiły do sprzątania, teren wokół stadionu wyglądał tak. Nasza wrażliwość kobiecy jest taka duża, że nie mogliśmy trenować tam, gdzie jest taki brud. I jako drużyna postanowiliśmy się tym zająć. I uważam, że takie wspomaganie te środowiska, czyszczenie go jest potrzebne, żeby było lepiej, bo granie przy takim czymś to nie jest przyjemne. Wszyscy uzbroili się w szczotki, grabie, łopaty, worki i rękawice i przystąpili do pracy. No lepiej to nas, że jest wcześniej wokół stadionu. I zawsze jak piłka wypada, można jej się nie pociąć przez szkła rozbitych butelek. Dzięki własnej inicjatywie dziewczęta nie będą się już wstydziły takiego widoku przed drużynami, które przyjeżdżają na mecze do Wiktorii. Jednak wrażliwość dziewcząt nie pozwala im grać na obiektach sportowych, wokół których jest po prostu totalny bałagan. Walają się butelki, puszki i śmieci i dzisiaj, wykorzystując to, że jesteśmy razem, postanowiły przyłączyć się do apelu pana prezydenta i posprzątać wokół terenów, gdzie rozgrywają mecze. Dziewczyny się wstydziły za to, że przyjeżdżają goście z innych miast i widzą ten bałagan wokół obiektu przy ulicy Dąbrowskiego i wspólnie dzisiaj posprzątaliśmy, zebraliśmy kilkanaście worków, butelek, szkła, puszek. Piłkarki Wiktorii Aglomeracja Wałbrzyska posprzątały teren wokół stadionu, gdzie na co dzień rozgrywają swoje mecze, a przechodnie, którzy widzieli zaangażowanie dziewcząt, nie szczędzili pochwał. Według prezesa zarządu Wiktorii Aglomeracja Wałbrzyska Jacka Grabowskiego włączenie się w taką akcję to doskonały przyczynek do tego, aby zmotywować inne kluby, instytucje czy firmy do posprzątania choćby terenów wokół siebie. Ostatnia sesja Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju przebiegła w miarę sprawnie, choć nie obyło się bez kilku zgrzytów. Bardzo ciekawy i jednocześnie nowatorski projekt uchwały wpłynął do przewodniczącego Rady w sprawie niewypłacania radnym części diet za nieobecność na sesjach i na komisjach. Uchwała o niepromowaniu, niepremiowaniu
radnych, którzy nie wypełniają swojego mandatu. Dlatego, że mandat radnego jest realizowany uczestnicząc w posiedzeniach komisji, sesji Rady Miejskiej, a także oczywiście wszyscy wiemy w kontaktach bezpośrednich z wyborcami. Jeżeli ktoś nie wypełnia tego mandatu, nie uczestnicząc, no to nie może dostać ekwiwalentu pieniężnego. Nie mówię i nie używam tutaj świadomie słowa wynagrodzenia, bo to jest zupełnie inny charakter. Ulega zmniejszeniu o 200 zł za każdą nieobecnego na sesji Rady Miejskiej oraz na posiedzeniu komisji stałej, który jest członkiem. I ta komisja dla członka, się dobrze mówi tutaj proszę, dla radnego, który jest w dwóch komisjach 200 zł, w jednej komisji, przepraszam, to jest 200 zł, a w dwóch komisjach po 100 zł. Nie więcej jedna niż 400 zł. Batalia o diety radnych przebiegła błyskawicznie i również w taki sam sposób projekt uchwały zakładający potrącenia finansowe radnym został odrzucony większością głosów. Kto jest za przyjęciem tej uchwały w sprawie diety? Ręka do góry. Której? Do tej uchwały. Ale proponowane jest bez poprawek. Bez poprawek, bo nie przeszło. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto się wstrzymał? Nie przeszło. 7-5. Jak widać i słychać, diety szczawieńskich radnych ocalały. W takiej uchwale decydują wszyscy radni. Część chcieli, część nie chcieli, a w związku z tym, że jeżeli większość przegłosowała, że nie zawierania tych diet, znaczy nie obniżania diet za nieobecność, no to trudno jest to wola rady. Niektórzy radni, którzy głosowali za niepotrącaniem finansowym ze swoich diet, uważają, że wprowadzenie takiej karencji finansowej byłoby źle odebrane społecznie. Natomiast ich przeciwnicy uważają, że byłoby to swoiste dyscyplinowanie radnych do pracy w Radzie i na rzecz samych wyborców. Dla mnie to jest kuriozalne, dlatego że w obowiązującym statucie mówi się o tym, że wypłata diet nastąpi na podstawie list obecności. Wobec tego, jeżeli dostanę propozycję wypłaty diet bez list obecności, no to prawdopodobnie nie będę mógł ich zrealizować. A zapis w statucie brzmi tak. Paragraf 71. Z tytułu udziału w sesjach Rady oraz posiedzeniach komisji, których jest członkiem, radnemu przysługuje dieta na zasadach określonych uchwałą Rady. Dlaczego tak niektórzy głosowali? No to powinni się wypowiedzieć ci radni, bo ja za nich na pewno stanowiska nie będę podejmował. Wiceprzewodniczący Rady, który głosował za niepotrącaniem z diet radnych za nieobecności, poproszony o komentarz do kamery, odmówił. Zastanawiające jest, dlaczego taki projekt o potrącaniu z diet radnych w ogóle powstał. Czyżby radni nie pojawiali się na sesjach? Zdarza się radnym, że niektórzy tam nie przyjdą z powodu choroby, czy innych okoliczności losowych, czy ich nie przychodzą do rady, no ale no, jest to usprawiedliwione, bo w sumie do radnego, z wyjątkiem jak nie ma takiej uchwały, no to nie można wyciągnąć żadnych innych konsekwencji. Czyżby? Uchwała Rady Miejskiej w Szczawniezdroju z 18 kwietnia 2011 roku określa m.in. sposób naliczania diet i jej wypłaty. Rada Miejska w Szczawniezdroju uchwala. Paragraf 1. Wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Szczawniezdroju za udział w pracach Rady i jej komisjach. Paragraf 3. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje w terminie do dnia 10 następnego miesiąca na podstawie list sporządzonych w oparciu o listę obecności na sesjach Rady oraz komisjach. Ja myślę, że to nie jest sprawa i temat do załatwienia przez organ sprawujący, powiedzmy. To jest przez organ uchwałodawczy i powinni sami radni dojść do jakiegoś stanowiska. Ja na pewno nie będę podejmował żadnych działań w tym kierunku. Radni jednak bronią swojego stanowiska. Tu chodzi też o to, że na przykład niektórzy radni naprawdę wykonują swoją pracę rzetelnie, wybrali nas wyborcy, a praca nie polega tylko na tym, że jesteśmy w urzędzie i podejmujemy decyzje, ale także w spotkaniach z radnymi swoimi. Także to jest moje zdanie, że też bierzemy udział poza sesjami, poza komisjami. Spór sporem jednak, jak nie wiadomo o co Polakowi chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. W Wałbrzychu rusza sezon remontów drogowych na nienotowaną dotąd skalę. Projekty drogowe zaplanowane w tym roku warte są ponad 42 miliony złotych.
Najpierw będzie trochę gorzej, żeby później było lepiej. Znaczy, czeka nas na pewno wiosna remontów, objazdów, wiosna i lato, pewnie jesień, remontów, objazdów, trochę utrudnień. Na pewno oprócz samego wykonania tych inwestycji ogromną wagę przywiązujemy do jakby uświadomienia, czy też naszych mieszkańców, kierowców, mieszkańców, pracowników różnych instytucji do tego, czy o tym, że te utrudnienia są po prostu nie do uniknięcia. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381, ulica 11 listopada na odcinku od Placu Górnika do Armii Krajowej wraz z ulicą Parkową. Koszt zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj to blisko 11 milionów złotych. Termin zakończenia inwestycji to 28 czerwca 2013 roku. 40-letnie zaniedbania, a może jeszcze większe, no niestety się nagromadziły. Chcemy nadrobić czas. Wykonawca robót budowlanych dokona przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przyłączy do kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej wraz z oświetleniem ulicznym oraz zrealizuje remont drogi i chodników na długości około 2 km. Od 25 marca na odcinku od Placu Górnika do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej ruch kołowy ulicą 11 listopada odbywać się będzie wyłącznie w jednym kierunku. Z uwagi na to, że ten krótki czas jest na wykonanie przebudowy tejże ulicy, w związku z tym też wykonawca wystąpił do nas o taką organizację ruchu, aby ten front był dosyć szeroki, a mianowicie prawie w 2/3 szerokości jezdni na ulicy 11 listopada od Placu Górnika aż po ulicę Parkową, ulicę Armii Krajowej, będzie zajęte pod jedną wielką przebudowę. W takim układzie harmonogramu. W związku z tym to determinuje to, żeby również i układ jeden był kierunkowy od Placu Górnika w kierunku Starego Zdroju. To też jest wynikiem tego, że ulica Świdnicka ma odwrotny układ, czyli od ulicy Niepodległości w kierunku ulicy Szczeglowskiej, Noworódzkiej, bo tam też będą jakby przerzucane objazdy dla pojazdów dużych, aby nie tworzyć tutaj zatorów na ulicy 11 listopada. Na czas remontu zmianie ulegną rozkłady jazdy linii nr 4 i 15 oraz trasa przejazdu linii nr 8. Trasa linia nr 4 spod Zamrza na Rusinową poprowadzona zostanie przez Plac Grunwaldzki i ulicę Piłsudskiego. Natomiast z Rusinowej na Podzamcze trasa bez zmian. Będziemy starali się wprowadzić coś, co w naszym mieście do tej pory nie było jakby regułą. Będziemy stawiać takie tablice informacyjne, które pokazują po pierwsze, że robimy coś w naprawdę w skali, która jest do tej pory w mieście nie spotykana i że to się musi wiązać z utrudnieniami, za które przepraszamy. Autobusy obsługujące linię nr 8 z kierunku Szczawno-Zdrój nie będą kursować ulicą Parkową, lecz po ominięciu przejazdu kolejowego na ulicy Żeromskiego wykonają manewr lewoskrętu bezpośrednio w ulicy Armii Krajowej. Natomiast trasa w kierunku Szczawno-Zdrój nie ulega zmianie. Bardzo szeroko będziemy prowadzili kampanię informacyjną. Do każdego mieszkańca, każdego kierowcy dotrzeć będziemy się starali. Kolejny remont drogowy to przebudowa ulicy Sokołowskiego. Wartość projektu to blisko 3 miliony złotych. Termin wykonania robót zakładany jest także na 28 czerwca 2013 roku. Zakres robót obejmuje całkowitą rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę odwodnienia drogi, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci wodociągowej. Wzdłuż przebudowanego odcinka po stronie wschodniej przebudowane zostaną również miejsca postojowe. W miejscu dotychczasowych terenów zielonych wybudowany będzie chodnik i ścieżka rowerowa. Na czas remontu ulicy Sokołowskiego zmianie ulegnie układ trasy linii komunikacyjnej nr 2 i 9. Nie będzie możliwości wjazdu autobusów komunikacji publicznej pod sam szpital. Tam przystanek zostanie zlikwidowany. Z uwagi na to, że i tak będą dosyć duże obciążenia ruchowe związane z obsługą mieszkańców zarówno tego Siedla Łowicza, Judyma, Bojarzyńskiego, jak również do samego szpitala. Nie będzie możliwości zatrzymywania się na ulicy Sokołowskiego. Będzie tylko łącznie zachowany ruch dwukierunkowy. Więc parkowania nie przewidujemy. Też między innymi z tego też względu, że no, czas jest krótki, wykonawca też potrzebuje mieć większy front, ale zachować jednocześnie układ dwukierunkowy.
Remont drogowy numer 3 to przebudowa ulicy Makuszyńskiego. Wartość kontraktu to blisko 1 000 000 zł. Termin realizacji przewidziany jest na 15 czerwca 2013 roku. Robimy remonty nie po wierzchu, nie takie, które przez ostatnie kilka lat można było widzieć na drogach powiatowych. Czyli robienie dywaniku asfaltowego z pozostawieniem tego wszystkiego pod ziemią w takim stanie, jak zostało to położone lat temu 40-50. I że razem z tym zmieniamy również instalację oświetlenia ulicznego. Planowana przebudowa obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników i zatok postojowych, naprawę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia drogowego. W czasie remontu planowane jest całkowite zamknięcie ulicy Makuszyńskiego. O problemach dzielących przedsiębiorców i administrację oraz możliwościach poprawy tej sytuacji dyskutowano w Obrzyskim Magistracie. Organizatorem konferencji był Sudecki Związek Pracodawców, który liczy, że spotkanie zapoczątkuje stały dialog pomiędzy biznesem a jednostkami samorządu i administracji. Także w rozumieniu instytucji około biznesowych, takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Izba Celna czy Sanepid. W konferencji wziął udział wicedyrektor Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Zbigniew Gajewski. Według badań przeprowadzonych przez organizację problem w komunikacji sfery biznesowej i administracyjnej leży w braku zaufania pomiędzy dwoma stronami. W budowaniu poprawnych relacji powinni uczestniczyć zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy lokalne, środowiska akademickie oraz organizacje pozarządowe. Wspólne zespoły, wspólne rady konsultacyjne, wspólne projekty lokalne realizowane wspólnie, gdzie trzeba się najpierw zastanowić, co zrobimy, jakimi środkami, jaki efekt chcemy uzyskać. To pozwala się zbliżyć, zrozumieć swoje własne po prostu różnice, tak, bo one będą zawsze występowały, ograniczenia również, jedna i druga strona po prostu będzie miała ograniczenia, ale to po prostu jest jedyna droga do porozumienia i do rozwiązywania prawdziwych w ogóle problemów społecznych i gospodarczych również. Bardzo ważną kwestią w budowaniu atmosfery współpracy jest również przyjazne podejście samorządu do małego i średniego biznesu oraz świadomość, że nie tylko wielkie korporacje tworzą jakość lokalnego rynku pracy. Przede wszystkim powinno być tak, żeby samorząd nie tylko nie utrudniał, czy w ogóle władza nie utrudniała, ale żeby pomagała jak tylko można tej aktywności gospodarczej, która jest związana szczególnie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, bo to w ogromnym stopniu, prawie w 70%, decyduje o naszym dochodzie narodowym. Konflikt pomiędzy samorządem a lokalnymi przedsiębiorcami mogliśmy obserwować podczas podjęcia przez Radę Miejską kontrowersyjnej uchwały dotyczącej zakazu funkcjonowania placówek użyteczności publicznej przez całą dobę. Zostało wtedy podpisane porozumienie, którego sygnatariuszem był m.in. Sudecki Związek Pracodawców. Spółdzielnia socjalna Panato z Wrocławia została dolnośląskim przedsiębiorcą społecznym roku 2012. Podczas uroczystej gali plebiscytu wybrano również najlepszy, zdaniem jury konkursu, produkt lokalny, najbardziej aktywnego filantropa roku oraz samorząd wspierający ekonomię społeczną. Gala finałowa konkursu miała miejsce w Pałacu Pakoszów pod Jelenią Górą. Na uroczystość zjechali przedstawiciele spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, reprezentanci samorządów i administracji, a także osoby zaangażowane w rozwój ekonomii społecznej w całym województwie. Podczas gali wybrano najlepszy, zdaniem kapituły, produkt lokalny na Dolnym Śląsku. Nagrodę główną w tej kategorii otrzymał Maciejowy Sad, a wyróżnieni zostali Huta Szkła Kryształowego Julia, Winnice Jaworek oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Charytatywnego Żyć Godnie. W kategorii Dolnośląski Filantrop roku 2012 zwyciężyła firma OPSO. Zaszczytnym tytułem Dolnośląski Samorząd Roku została uhonorowana gmina Oborniki Śląskie. W tej kategorii wyróżniono również samorząd Wałbrzycha, reprezentowany przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Gminy Walim. Dolnośląskim Przedsiębiorcą Społecznym roku 2012 została z kolei wielobranżowa spółdzielnia socjalna Panato z Wrocławia. Ten sukces, myślę, że jest dla nas zaskoczeniem, ta nagroda i to wyróżnienie. Natomiast również takim zobowiązaniem i obietnicą, którą chcemy złożyć Wam, nam i nam w Wrocławiu również, że będziemy dokładać wszelkich starań, ażeby było jeszcze lepiej i żeby to było nie tylko na jeden rok, ale też na następne lata.
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała także wielobranżowa spółdzielnia socjalna Progres z Żurawiny oraz spółdzielnia socjalna Błysk z Lubina. Za efektywne łączenie reintegracji społecznej oraz zawodowej przyznano również nagrodę specjalną. Otrzymało ją Stowarzyszenie Misja Nowa Nadzieja z Bielawy. Organizatorem plebiscytu była Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej. Patronat honorowy nad galą objął prezydent miasta Jelenia Góra Marcin Zabiła. Blisko 500 książek rozdano podczas happeningu na Piaskowej Górze. Akcja, której organizatorem było Stowarzyszenie Autorów Polskich, miała na celu uświęcenie obchodów Światowego Dnia Książki. Głównym celem eventu była promocja słowa pisanego oraz zachęcenie Wałbrzyszan do czytania literatury. Takie czasy przyszły, że literatura sięgnęła bruku i leży oto na ulicy do wzięcia. Może dlatego, że tak naprawdę to ludzie dzisiaj niechętnie czytają. Ja nie wiem, czy zmiana cen i relacji cen ma tutaj znaczenie, bo zauważyłem taką dziwną zbieżność, jeśli chodzi o cenę alkoholu i książki. W PRL-u za jedną pół litrówkę mogłem kupić 5 książek. Dzisiaj za jedną książkę mogę kupić litr wódki, czyli 2,5 litrówki. Więc myślę, że to też wpływa na to, że ludzie niechętnie czytają, więc a my chcemy w tym dniu, Światowym Dniu Książki, przekonać ich, że warto. Osoby zaangażowane w akcję zgromadziły około 700 pozycji książkowych. Po 2 godzinach na chodnikach i kwietnikach na Piaskowej Górze zostało ich niespełna 200. Mieszkańcy miasta byli nieco zdziwieni, że ktoś oferuje im książki zupełnie za darmo. Chętnie skorzystali jednak z okazji znalezienia literatury, która im odpowiadała. Bardzo ciekawa inicjatywa, muszę przyznać. W ostatniej chwili się dowiedziałem o czymś takim i jak najbardziej. Zawsze coś znajdę i 3 książki. Bardzo, mam nadzieję, interesujące udało mi się tutaj z bruku podnieść. Podatek 23% na książkę to jest bandytyzm moim zdaniem. Książka to jest podstawowe dobro kultury. Książka to jest obszar, który rozwija wyobraźnię. I uważam, że na przykład rodzice obowiązkowo powinni małym dzieciom czytać przynajmniej przez godzinę bajki, zamiast przesuwać je do telewizora, wsadzać przed komputerem. Bo książka rozbudza wyobraźnię. Tam słowo przekłada się na kształt, kolor, na emocje, na wszystko. I wtedy właśnie stajemy się pełnymi ludźmi. Bez książki będzie to trudne. Organizatorem akcji był Wałbrzyski Oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich. W happening zaangażowali się lokalni literaci, poeci i dziennikarze. Do wzięcia książki namawiał m.in. Krzysztof Kobielec, Wiesława Kamińska, Elżbieta Gargała, Krzysztof Karwowski oraz Adam Wolańczyk, który recytował również wiersze. Światowy Dzień Książki to coroczne święto organizowane przez UNESCO, które obchodzone jest od 1995 roku. Wielkie wyprawy małych pszczół zostały nagrodzone. Młody wałbrzyszanin Arkadiusz Jankiewicz został jednym z finalistów polskich konkursu prac młodych naukowców Unii Europejskiej. Szanowny pan Arkadiusz Jankiewicz, strasznie poważnie to brzmi. Jesteś przerażony, pewnie widzę. W związku z pańskim sukcesem, jakim jest zakwalifikowanie się do 25. finałowego konkursu młodych naukowców Unii Europejskiej, pragniemy złożyć panu najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie nauki. Z radością i satysfakcją przyjęliśmy informację o pana sukcesie. Jesteśmy przekonani, że jest on początkiem drogi do kariery. Nie wiem jakiej kariery. Naukowej. Broń Boże innej. Arkadiusz Jankiewicz jest absolwentem 2. liceum ogólnokształcącego w Wałbrzychu. Obecnie studiuje na kierunku medycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Oprócz gratulacji dla ciebie i dla środowiska, to są to również gratulacje dla 2. liceum, dla pana dyrektora Wróbla, który jest z nami, bo cieszymy się, są to nasze wałbrzyskie szkoły, od 1 stycznia jeszcze w dodatku jest to szkoła, którą prowadzimy. Życzymy podobnych sukcesów pozostałym szkołom ponadgimnazjalnym. 1 liceum pewnie potraktuję to jako zaproszenie do rywalizacji. Wszystkiego dobrego tobie, gratuluję, dziękujemy i obyś się tak, proszę zdjęcie, obyś się tak rozwijał jak do tej pory. Panie dyrektorze, wszystkiego dobrego i oby pan tak pielęgnował te talenty wałbrzyskie. Tylko jeden warunek, żeby wracały.
To jest moje miasto i bardzo się cieszę, że jestem tak mile przywitany przez pana prezydenta i przez wszystkich radnych. I to naprawdę był wielki dla mnie zaszczyt móc zasiadać tam na sali obrad. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, ponieważ konkurs jest interdyscyplinarną rywalizacją najlepszych polskich projektów uczniowskich. 13-osobowe jury polskich eliminacji zakwalifikowało 20 projektów 26 autorów. W związku z moją wielką pasją do mikroskopii postanowiłem połączyć pasję do owadów i do mikroskopii i stworzyć metodę, która by określała zasięg lotu pszczół właśnie wykorzystując techniki mikroskopowe i będąc zupełnie nieszkodliwą. Na to mi bardzo zależało i co więcej, ta metoda miała mieć bardzo szerokie aspekty praktyczne, tak mogła być stosowana przez pszczelarzy, bo to oni są grupą docelową. Praca Arkadiusza Jankiewicza zatytułowana Wielkie wyprawy małych pszczół dotycząca zasięgu lotu pszczoły miodnej na podstawie analizy palinologicznej składu jej odnóży pyłkowych znalazła się pośród trzech najwyżej ocenionych, dzięki czemu weźmie udział w finale europejskim konkursu. Jako, że jestem laureatem właśnie tego konkursu prac młodych naukowców Unii Europejskiej i będę reprezentantem Polski na zawodach międzynarodowych, to tam pokażę to w większej liczbie osób i przede wszystkim jury międzynarodowemu, które jest z całej Europy, Ameryki, Izraela, Chin i chyba jeszcze Kanady. Podczas spotkania z prezydentem i radnymi na sesji Rady Miejskiej, gdzie został bardzo mile przyjęty i wyróżniony, przedstawił również prezentację dotyczącą swojej pracy. Prezydent Roman Szełemej pogratulował sukcesu młodemu Wałbrzyszaninowi, którego badania mogą w przyszłości mieć wpływ na rozwój pszczelarstwa zarówno w Polsce, jak i na świecie oraz pozwolą alergikom na korzystanie z dobrodziejstw produktów pszczelarskich, co może stać się swoistą rewolucją. Na tym kończymy podsumowanie tygodnia. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe wydanie informacji już w poniedziałek. Do zobaczenia.